Proszę o wspomnienie jakiegoś wypadu na ulicę Piotrkowską i o jakąś anegdotę związaną z Tomaszem Hajtą. Wiesz co, no co, no kabaret był co tydzień, no kabaret czekolada był co tydzień, tam ten słynny kebab, nie wiem jak się nazywa na Piotrkowskiej, no ale jak kibice zadają pytanie, to pewnie wiedzą o co chodzi. Podjeżdżaliśmy taksóweczką, braliśmy szybko na wynos i taksówka wiozła nas do domu. I później na treningu o 10 trzeba było się stawić, trener Wesołowski był z Piotkiem Jankowskim, tak, trenerem byłym czy Pogoni Szczecin, Jagiellonii czy Krakowi, mega specjalista, też go pozdrawiam. A jakaś ciekawostka z Tomkiem Hajtą, no on nie przypadał za Adrianem Świątkiem, więc jak zawsze Adrian coś odwalił, to Dziani grał w Ambro Korkach tych jeszcze za czasów tam Górnika Zabrze, więc stawał mu na palce ten Świątek taki malutki, hajtowy, wielki, czy tam papierosik w przerwie w szatnie. No jak to Dziani, no co ja mam opowiadać, no ludzie. Pytanie z czatu Andrzej Świrszcz. Giki, kto wymyślił w ŁKS-ie słynny wierszyk, że Tomasz Hajto to wielki atleta, ograł go z Korei Pedro Pauleta? Wiesz co, mieliśmy jednego tam takiego magika, Marciszko, Mateusz Marciszka, jak się nie mylę. On tam freestyle'owo z piłką i dla hajtowego mega szedł, mega go za przeproszeniem wk***ał i zawsze go hajtowy tam na treningu mówił, jeszcze raz mi założysz dziurę, czy tam machniesz nogą, to cię młody połamie, jak to hajtowy mówił, więc nie wiem, kto wymyślił ten wiersik, ale hajtowy mega się grzał na wszystkich tych młodych, którzy wiesz, białe buty, bandażem, tejpem wiązali ochraniacze na rękach tutaj na nadgarstkach, jak Mario Mandziukić, a mówił hajtowy, piłki dobrze nie kopnęłeś, a już białe buty masz, no. Nie, ale w ogóle z Hajtowym to jest taka historia ze Świrem i z Gregorianem. Pojechaliśmy do ośrodka, do Zakopanego. Mieliśmy obóz i biegaliśmy tam na te różne góry, wiesz, jak tam rano trening biegowy. I patrzymy, mega ciężki trening, ja tam z przodu z Klepczarkiem i z Łakomym. A już my zbiegamy, a bryczko wjeżdża elita nasza. Ekstraklasowa, hajtowy Świr i Gregorian. I tam wszyscy machają, oni sobie na górę i sobie zbiegli. Więc no, oni mieli przywileje, mieli tak zwany handicap. Myślałem, że w tym pytaniu jest zawarty jakiś haczyk, że to ty byłeś autorem tego wierszyka czy coś. Nie. Ale nie przyznajesz się. Ja w ogóle muszę się przyznać, że mega dobrze mnie Tomek i cała ta starszyzna przyjęła. Ja byłem wtedy młodym szczurem, więc tak jak tu jeden z kibiców, który się dodzwonił, powiedział, mega mi zapaliło, mega mnie kibice ŁKS-u pokochali, polubili, więc ta starszyzna była za mną, Adam, Skajtowy, Bodziowu, więc z nimi nie miałem problemu. To gorzej mieli ci inni zawodnicy. Czy Tomasz H. tobie też wisi kasę? Nie, ale próbował sprzedać zegarek. Jasne. Dzięki, serdecznie was pozdrawiam, do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiamy awangardę piłkarską. Ale sikora mam swojego, nie potrzebuję od Tomka. Co myślisz na temat Tomasza Hajty i tego, co wokół niego ostatnio się dzieje? Odnośnie Tomka Hajtu, sprzedawał sikora mi, jak byliśmy w ŁKS-ie. A co myślisz o tym, co ostatnio wokół niego się dzieje? Nie wiem, czy w to wierzyć, czy to nie wierzyć, czy płakać, czy się śmiać. No bo co ja mam dodawać, no, był mega piłkarzem, reprezentantem, grał w Szalkę, więc ja jak byłem w ŁKS-ie, to nie pożyczał pieniędzy, on tylko tam próbował sprzedawać, on ciągle w garniturku te włosy na Jerzyka robił, mega z nim fajny miałem kontakt, wtedy nie miałem pieniędzy, żeby kupować te sikory, tak jak mówię, mam jednego i mi starczy, bo inwestuję w inne rzeczy i to nie są dla mnie jakieś priorytety w życiu, tak samo jak auta, ale nie chcę oceniać, ja z nim miałem kozak kontakt, mega był piłkarzem, więc ja to jedynie mogę mu buty wyczyścić, więc czemu mam jakieś rzucać słowa, jakieś tam, nie wiem, obrażać go, a nie mam powodów. Ja z nim byłem w mega dobrych relacjach, z moją Anią, on też był w dobrych relacjach, więc dla mnie pozytywna postać i trochę smutno się tylko na to patrzy, co piszą ludzie, a czy to jest prawda, bo tamten Rafał, tak, Rafał ten zawodnik, tam mu pożyczył pieniądze, wiedząc, że on jest w takich sytuacjach, a on sam zbiera pieniądze na rehabilitację, to trochę dla mnie to się kłóci, tak? Ty zbierasz pieniądze, pożyczasz, a sam nie masz. Nie wiem, czy w to wierzysz, czy nie. No, jak tak jest, to smutno. Okej, okay. Dzięki. Trzymam za ciebie kciuki, fajny chłopak jesteś, dzięki. Dzięki. My też dziękujemy. To było ostatnie pytanie. Ja nie chcę o Tomku Hajcie, bo jestem, dla mnie tylko to jest, zobacz, jaki niesamowity internetowy fenomen. On jest absolutnie dzisiaj takim wrogiem publicznym numer jeden i taka jazda jest po nim, mam wrażenie, że gdzieś tak od 2 lat. Przecież dopiero co raczej był takim,
No nawet jeżeli obiektem troszkę beki, to jednak takiej pozytywnej. Truskawka na torcie i nagle coś się zmieniło. Wcale nie od tej historii z tym Rafałem Kośnikiem, on się chyba tak nazywa, niepełnosprawnym, tylko no jest jakaś taka, no nie mam pojęcia. Jest jakiś taki fenomen, że musi być taki ktoś bardzo, bardzo zły, kto jest totalnie rozjeżdżany. My Polacy lubimy skupić się na jednym punkcie i tam go dojeżdżać. Więc teraz padł na Tomka i teraz wszyscy będą wrzucali, bo pożyczył. Słuchaj, ten zawodnik z Górnika Zabrze, jak się nazywa, który tam powiedział, że Hajto pożyczył pieniądze od niego, tam 6010. Jakiś taki, czekaj. Z Bałkanów? Z Bałkanów, tak. No to za przeproszeniem, gościu, no nie pierdol, że grasz w piłkę i pożyczyłeś 6 czy tam 8 tysięcy i teraz płaczesz do prasy, no rozumiesz, no to złotych, nie euro, nie dolarów, nie kolumbijskich pesos, i on teraz tam się żali, bo zobaczył, że na Hajto jest, najeżdżają na niego i teraz tam wyskakuje, nie wiem, w przeglądzie czy w innych tam portalach, że Hajtowy nie pożyczył mu 6 tysięcy złotych. No ja bym się wstydził, żeby w ogóle taką kwotę w prasie podawać, rozumiesz, no my Polacy lubimy znaleźć osobę, na którą teraz będziemy go wieszali, mówili, a on robił mega atmosferę z Matiborkiem komentując. Może jakieś tam błędy językowe robi, bo nikt nie jest fenomenem i perfekcyjny, ale tak jak mówisz, jeden moment nadszedł i wszyscy go tam walą, Marcin Neyman tam wali go lewym prostym, kumasz.